Z Campus. 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 ze mną w studiu Zuzanna Ruszkowska, czyli doktorantka z Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej UW. Uf, Cześć. Dzień dobry. Cześć. Rozmawiamy jakiś czas po twoim wystąpieniu na panelu TEDx, gdzie mówiłaś o bardzo ciekawych perspektywach na zieloną transformację w przemyśle paliwowym. rafinerie, samochody, no cały ten przemysł związany, znowu to słowo, związany z paliwami jest nieodłącznie związany z tym, co kopci najbardziej. Mówisz, że pracujesz, pracujecie nad tym, żeby jakoś to zmienić, żeby odkryć jakieś perspektywy korzystania z zielonej energii także w transporcie i przemyśle. Jakie są perspektywy na te zmiany i co daje nadzieję? Zgadza się. Ogólnie tematyką moich badań i badań grupy, do której należę, są m.in. biorafinerie, czyli właśnie coś, co stoi w opozycji do tradycyjnych rafinerii, w których używamy paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa albo gaz ziemny. My w opozycji do tego staramy się korzystać z biomasy odpadowej, czyli ze wszystkich odpadów, które na przykład pochodzą z rolnictwa, takich jak słoma liście buraka cukrowego i inne odpady roślinne, i używając odpowiednich szczepów mikroorganizmów, staramy się wykorzystać tą biomasę do produkcji różnych związków, które mogą mieć wartość dodaną w innych gałęziach przemysłu, na przykład w przemyśle paliwowym, do produkcji na przykład biopaliw takich jak bioetanol albo biobutanol. To brzmi jak jakaś gigantyczna spiżarnia z kiszonką, ale <noise> chyba, kierunek, chyba kierunek rzeczywiście jest taki, bierzecie te, te masy bioodpadów, rozumiem, że raczej z rolnictwa niż z gospodarstw domowych, tak, um, infekujecie je one... jakimiś mikroorganizmami, no i one kiszą, fermentują i dają wam to, co chcecie. Tak, dokładnie. Mikroorganizmy są w stanie, tutaj bardzo kolokwialnie to powiem, ale zjadać te odpady, które im dajemy i produkują przy tym różne... Metabolity, tak jak ludzie produkują, <laughs> czyli metabolity, czyli różne związki, które im są potrzebne do życia, ale również my możemy je wykorzystać, bo wykorzystamy z nich tak naprawdę w wielu różnych gałęziach przemysłu do produkcji, nie wiem, na przykład dodatków do żywności. Więc to tak naprawdę ta tematyka nie ogranicza się tylko do paliw, ale również do produkcji właśnie różnych dodatków do leków, dodatków do żywności, albo rozpuszczalników organicznych, albo farb, na przykład. To no właściwie wszystko. Co jest Twoim zdaniem takim najbardziej e, nieoczekiwanym produktem takich właśnie biorafinerii, przynajmniej potencjalnym? Nieoczekiwanym, hmm. No tak naprawdę z mojej perspektywy to jakby widzę, że da się wyprodukować tak naprawdę wszystko, mając odpowiednio zaprojektowany proces albo mając odpowiednie mikroorganizmy, bo też nie można zapominać, że tak naprawdę biorafinerie nie kończą się tylko na mikroorganizmach. W biorafineriach można również wykorzystywać również przemiany fizyczne i chemiczne, używając różnych związków chemicznych. Więc tak naprawdę pole do produkcji różnych najróżniejszych związków chemicznych jest naprawdę ogromne. Jakie odpady są w tym sensie najbardziej wartościowe? znaczy czy jesteśmy jako Polska w dobrym miejscu, żeby takie biurafinerie stawać? I o tym myślę. Znaczy, czy mamy na przykład nie, dużą ilość słomy, która się przydaje? O Tak, Polska jako kraj stojący między innymi rolnictwem ma bardzo... No słoma jest jednym z najbardziej obecnych odpadów w, w tym kraju, więc tak, no jakby mamy duży potencjał, bo mamy dużo tych odpadów. Du same procesy rolnicze generują naprawdę multum tych odpadów, których tak naprawdę nie mamy jak zagospodarować. Możemy je albo składować na wysypiskach, albo ewentualnie kompostować... Albo, no właśnie, spalać, żeby wygenerować energię, ale te procesy oprócz kompostowania, oczywiście, nie są zbytnio ekologiczne, bo prowadzą do emisji gazów cieplarnianych, czego tak naprawdę teraz musimy uniknąć, bo jakby kryzys klimatyczny trwa tak naprawdę i tylko się nasila. Więc tak naprawdę super opcją jest stawianie biorafinerii, żeby po pierwsze zagospodarować te odpady, żeby nie musiały one leżeć na wysypiskach, a przy okazji możemy z nich uzyskać związki, które obecnie uzyskujemy w tradycyjnych rafineriach, z które są, no, dokładnie, które są bardzo nieekologiczne, bo emitują dużo gazów cieplarnianych. A schodząc niżej, z tego poziomu takiego dużego, przemysłowego, co można robić z takimi śmieciami bio, które wszyscy doskonale znamy, znaczy z tymi, które. Trafiają z naszych domów do jakichś koszyczków, a które potem trafiają do tych brązowych koszy i dokądś jadą. Tak, to ten najmniej przyjemny rodzaj odpadów, bo jednak lejący się i śmierdzący, ale no przede wszystkim to myślę, że część osób może mieć w własnych domach na przykład kompostowniki. No jakby bioodpady głównie idą na kompost, żeby potem móc to wykorzystywać na przykład w rolnictwie. Co więcej, no jakby w niektórych krajach bioodpady i inne odpady można spalać właśnie w celu wygenerowania energii, no ale to nie jest zbytnio ekologiczne, no bo dobra generowana jest energia, ale uwalniane są znowu gazy cieplarniane w niekontrolowany sposób, więc głównie obecnie to jest kompost, kompostowanie. Co mogłoby być inaczej? Znaczy w jakiejś takiej perspektywie idealnej? Czy jest coś, co z tymi bioodpadami można by zrobić lepiej? No nie wiem, czy masz jakąś swoją wyobrażoną ścieżkę skórki od banana, od gdzieś tam, od gdzieś tam kontenera, w którym przyjeżdża, do jakiegoś wykorzystania? Oczywiście. Takie pojedyncze odpady to różne rodzaje pojedynczych odpadów, to jak najbardziej właśnie można je stosować w biorafineriach. Problem z bioodpadami naszymi jest taki, że one są bardzo wymieszane i mogą się różnić w zależności od gospodarstwa domowego jakby to wszystko zebrać do razem, tak naprawdę, to bardzo byłyby te porcje bioodpadów, które trafiały, mogłyby trafić do biorafinerii zróżnicowane. A ograniczeniem biorafinerii póki co jest to, że raczej powinniśmy dostarczać. Jeden produkt o znanym składzie, bo tak naprawdę każdy bioodpad, który trafia do naszego kosza, różni się swoim składem chemicznym. Skórka od cytryny różni się od skórki od banana, jednak jakby nie patrzeć. A do działania biorafinerii potrzebujemy jednolitego odpadu, który ma stały, znany skład chemiczny, aby to mogło dobrze działać. Więc tak, wydaje mi się, brzmi to że. To trochę dla mnie, jakby próbować palić w samochodzie dieslem i benzyną jednocześnie. No, no znaczy... trochę na tej Oba zasadzie. Oba ale chyba no, niekoniecznie ale nie, na raz. Jakby nie, To nie będzie tak samo efektywny proces, jakby stosować jeden rodzaj rodzaj odpadów. A jednocześnie sortownia bioodpadów brzmi jak trudny do przeprowadzenia schemat. No współczuję schemat. osobom, które miałyby tam pracować jednak. na przykład wysortowywać fusy po kawie no, ze strumieniem bioodpadów. No to chyba nie do zrobienia. Dokładnie. Ale na przykład rozwiązaniem może być to, mówimy o tych fusach po kawie, to dobrym rozwiązaniem na przykład byłoby jakby nie wiem, za załóżmy że istnieje pewna firma która wykorzystuje fusy po kawie do produkcji różnych związków chemicznych na przykład nie wiem biogazu albo bioplastiku albo nie wiem, antybiotyków bo można też produkować antybiotyki przynajmniej z doniesień naukowych wynika że różne grzyby są w stanie produkować antybiotyki kiedy im się daje fusy po kawie kolokwialnie mówiąc mhm. i załóżmy że istnieje taka hipotetyczna firma która produkuje właśnie różne związki chemiczne z fusów po kawie. I na przykład tutaj rozwiązanie mogłoby być po prostu odbieranie fusów po kawie, na przykład z kawiarni i wtedy można byłoby je dostarczać i byłby jeden rodzaj odpadów, który następnie jest wykorzystywany w biorafineriach. No bo akurat skąd jak skąd, no to z, z kawiarni ten strumień fusów może być bardzo jednolity. No dzisiaj to trafia w najlepszym razie do tych bioodpadów, a najczęściej po prostu do zmieszanych koszy. No dokładnie, a można byłoby to lepiej wykorzystać. Więc co mówię, swojej w kawiarni pracowałem. Mówię o perspektywach na przyszłość, mówimy o perspektywach wykorzystywania tych biodpadów, które otaczają nas zewsząd do jakichś przemysłowych, oryginalnych, nowych celów. Wydaje ci się, że to wszystko jest gdzieś tam do zrobienia rzeczywiście, znaczy, że świat, i teraz może na chwilę wystawmy głowę z Polski, czy to się rzeczywiście dzieje? Znaczy, czy to jest. Zmiana naukowa i fascynujące odkrycia, czy też idzie zatem jakaś taka chęć no nie wiem, faktycznie takiej firmy, która by zbierała fusy po kawiarniach, e, chęć założenia? No bardzo teraz intensywnie również w Polsce rozwija się sektor biogazowni. To głównie dotyczy jednak nie mieszkańców miast, a gospodarstw rolnych, które na przykład dysponują dużą ilością na przykład gnojowicy, z której super się produkuje biogaz. I coraz częściej stawiane są w Polsce takie biogazownie, bardzo duże w dużej skali, a sam biogaz może być wykorzystywany do generacji na przykład prądu albo do ogrzewania. I w Polsce to jeszcze nie jest popularne, ale za granicą coraz popularniejsze stają się takie przydomowe biogazownie, że po prostu gospodarstwo rolne stawia taką swoją małą biogazownię w skali no, mikro raczej, mhm. w porównaniu do tych gigantycznych, które są w Polsce jeszcze teraz stawiane, i na swój własny użytek. Produkuje biogaz, dostarczając na przykład gnojowice z pol, i, i produkuje biogaz do produkcji właśnie prądu i ogrzewania swojego gospodarstwa. A następnie taka gnojowica na po tym procesie biogazu. wytworzenia biogazu dokładnie, może być użyta dalej jako nawóz. Więc super rozwiązanie i idealny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Zuzanna Różkowska o tym, co możemy robić z biośmieciami i teraz i w jakiejś fajnej przyszłości. Doktorantka z Zakładu Biotechnologii Środowiskowej i Mikrobiologii, tam jest odwrotnie napisane, <grym> Uf, uf. Wielkie dzięki. Dzięki. Radio Campus 97 i FM.